Dość długo szukałem na rynku czegoś, co byłoby w stanie zapewnić mi komfort pracy oraz rozrywki na najwyższym muzycznym poziomie. I chyba muszę stwierdzić, że w końcu coś takiego znalazłem. Dzisiaj kilka słów ode mnie o Creative Sound Blaster X Katana, moim muzycznym nemezis. Pozwolicie, że w tym materiale wideo nie będę poruszał kwestii technicznej. Żeby dowiedzieć się coś więcej na ten temat, zapraszam Was do mojego materiału na tabletowo.pl, link znajdziecie pod tym filmem. Ale zaczniemy od designu, bo design katany to istna perła. Możemy zacząć od tego, jak całość wygląda, bo to jest jej ogromna zaleta. Projektanci Creative'a podeszli do sprawy z iście azjatyckim zacięciem, bo nazwa katana, jak się możecie spodziewać, nie bierze się znikąd. Całość wzorowana była na samurajskim mieczu. Trzeba przyznać, że zrobili to bardzo, ale to bardzo dobrze, bo podobieństwo jest widoczne. Nawet widzicie to w tym momencie. Na górnym panelu obudowy znajdziemy 5 przycisków funkcyjnych, zaczynając od lewej. Włącznik, który jednocześnie przy dłuższym przytrzymaniu służy nam jako przycisk Bluetooth, wyciszenie, zgłośnienie, źródła dźwięku i tryb dźwięku. A trybów do wyboru jest kilka. Cinema, Night, Neutral Gaming, Koncert. Polecam pobawić się tymi ustawieniami, bo wtedy można wydobyć jeszcze więcej z naszej katany, a daje to naprawdę niesamowite brzmienie. Jak zastanawiacie się, czy to są moje paznokcie, nie, to nie są moje paznokcie. Poprosiłem Katarzynę o to, żeby miło Was uraczyła widokiem swoich dłoni. Wracając. Jakość wykonania tego soundbara stoi na naprawdę najwyższym poziomie. Praktycznie całość urządzenia pokrywa szczotkowane aluminium. Dzięki temu prezentuje się naprawdę elegancko. Niech Was to jednak nie zwiedzie. Uruchomienie urządzenia zdradza jego gamingowy charakter, bo cały przód od spodu to jedna wielka listwa RGB. Tworzy go dokładnie 49 diod umieszczonych pod listwą. Katana oferuje bowiem system oświetlenia Aurora Reactive, sterowany za pomocą dołączonego pilota lub oprogramowania bezpośrednio z naszego komputera. Samo oprogramowanie jest bardzo, ale to bardzo rozbudowane i pozwala zarówno sterować oświetleniem, jak już wiemy, jak i samymi ustawieniami dźwięku. Z poziomu Sound Blaster Connect możemy sterować oświetleniem Aurora Reactive w naprawdę rozbudowany sposób. Możemy wybrać ruch pojedynczy, falę, nastrój, cykl pulsujący albo tryb Aurora. Dostępne są również opcje odpowiadające za kierunek tego ruchu, jak i predefiniowane ustawienia oświetlenia, np. fala ognista, lodowa czy Circle Rainbow. Ale wiecie, to jest Wasza fantazja, co Wy ustawicie. We wspomnianym programie możemy również bawić się ustawieniami dźwięku. Polecam na dzień dobry ustawić dźwięk przestrzenny, bo to, jaki efekt uzyskujemy podczas grania, oglądania filmów czy słuchania muzyki, jest po prostu trudne do opisania. Istna muzyczna perfekcja. Katana, mając moc 75 W, spokojnie daje radę w większych pomieszczeniach. Moje biuro nie jest największe i na pewno nie służy jako wielka hala, ale w tym przypadku jest to wielki atut, bo cały zestaw jest w stanie dosłownie, jak już mówiłem wcześniej, wbić mnie w fotel. Zakres regulacji głośności to od 1 do 50, czego w systemie Windows mamy razy 2, czyli jeżeli katana wyświetla poziom 10, to w Windowsie mamy 20. No i co do codziennego użytkowania. Poziom 10-12 na katanie jest jak najbardziej wystarczający. Ustawiając 20, jesteśmy w stanie poczuć każdą nutę w muzyce i w tym wypadku nasze serce synchronizuje się z basem, a poziom ponad 30 jest już nieprzyjemny, wręcz niebezpieczny. Okna zaczynają tańczyć, a nasz mózg szuka schronienia. I to tylko chyba i wyłącznie jest wersja dla osób, które mają problemy ze słuchem, bo ja nigdy, ale to nigdy nie ustawiłem katany na więcej niż 40. Po prostu ja fizycznie się boję i mam wrażenie, że nie zniósłbym tego. Nigdy nie odważyłem się ustawić katany na maksymalną wydajność. A co do samej jakości dźwięku, to powiem krótko. Jedno wielkie wow. Tego szukałem i tego oczekiwałem od tego sprzętu. Mógłbym się rozpisywać, mógłbym opowiadać na ten temat, na temat wspaniałych basów, idealnie czystych, wysokich tonów, no ale nie ma to żadnego sensu. Tutaj po prostu jest wielkie wow. Jest to sprzęt warty polecenia, jak i każdej złotówki, jaką na niego wydamy. Ostatnimi czasy zagrywam się cały czas w Battle Royale, Call of Duty Warzone i takie tam. I ku znienawidzeniu przez Kasię gram właśnie na soundbarze. Jakość tego audio w grze powoduje, że mam ogromną przewagę nad przeciwnikiem, bo jestem w stanie doskonale określić pozycję mojego przeciwnika poprzez sam dźwięk. Całe audio nas, powiedzmy sobie szczerze, otula. Ja jestem tutaj pod tym względem ogromnie, ale to ogromnie zaskoczony. Dzięki dekoderowi Dolby Digital 5.1 i wejściu optycznemu możemy cieszyć się dźwiękiem przestrzennym kina domowego, ale zacznijmy od tego, że w zestawie niestety takiego kabla nie znajdziemy, więc warto wybrać się na małe dodatkowe zakupy. Dodatkową ważną informacją jest to, że całość możemy podłączyć nie tylko do naszego PC-ta czy też telefonu poprzez Bluetooth. Soundbar doskonale współgra z PlayStation 4, więc dla każdego coś miłego. Jakby to wszystko podsumować?
Creative Sound Blaster X Katana jest uniwersalnym potworem, dosłownie potworem. Doskonale sprawdza się w grach, genialnie podczas oglądania filmów i bardzo dobrze podczas słuchania muzyki. Jak już potwierdzałem, nie jestem audiofilem, ale doceniam jakość dźwięku generowanego przez ten soundbar. Potrafi wgnieść fotel na każdym kroku i tym zdaniem powinienem zakończyć całą recenzję, bo nic więcej nie mam do dodania. Jest to jeden z najlepszych zestawów głośników audio pod gry, jak i do filmów, jaki miałem w życiu. Bardzo długo szukałem minusa tego całego sprzętu i mam mały. Jeden, dosłownie taki jeden malutki. Jest nim cena. Za całość przyjdzie nam zapłacić sporo, bo ponad 1000 zł, ale szczerze, zdecydowanie warto. To tyle. Cześć.